Wojewoda podkarpacki uchylił miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jeziora Tarnobrzeskiego. Co zatem z planowanymi przez gminę inwestycjami na tym terenie? Przypomnijmy, że Rada Miasta Tarnobrzega uchwaliła 4 plany miejscowe. Zmiana terenu poprzemysłowego przy Jeziorze Tarnobrzeskim, która dotyczy firmy Scholglass i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług i przemysłu, w tym Tarnobrzeskiego Parku Technologicznego. Te 2 zostały zaakceptowane przez wojewodę. Kolejne 2, w tym ten dotyczący zagospodarowania tarnobrzeskiego akwenu, rozstrzygnięciem nadzorczym zostały uchylone. Uwagi są, powiem, na tyle dla nas małe, że spokojnie możemy to szybko zrobić. Dotyczyły parkingów i spraw związanych z tak zwanymi miejscami publicznymi. Ponieważ my te zapisy musieliśmy na końcu wprowadzić, bo te zapisy się musiały pojawić. Na początku, powiedzmy, pracownicy Urzędu Wojewódzkiego twierdzili, że wszystko będzie w porządku, potem niestety zostało to uchylone. Jak mówi prezydent, teraz dokument ponownie zostanie wyłożony do publicznego wglądu. To proces, który potrwa 2-3 miesiące. Czy ten czas nie wpłynie na terminy planowanych przez gminę inwestycji, czy też na pozyskiwanie środków na te zadania? Nie, bo to jest, my składaliśmy, jeżeli chodzi o MOF, rewitalizację Jeziora Tarnobrzeskiego, akurat w tej części, gdzie stary plan nam też pozwala taką inwestycję przeprowadzić. A więc tutaj żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o zagospodarowanie Jeziora Tarnobrzeskiego, nie ma. Przy drogach w ogóle planu nie musimy mieć, bo drogi też robimy, jeżeli chodzi o ZRID, a więc przy ZRID-zie drogi nie muszą być zgodne nawet z planem miejscowym. A więc tutaj zagrożenia, jeżeli chodzi o to zagospodarowanie Jeziora Tarnobrzeskiego przez gminę, nie ma. Inwestorzy, którzy mają działki prywatne, muszą jednak poczekać na uchwalenie nowego planu.